ale to chyba zrobię jako osobny filmik, bo będzie za długi. Żeby się już wie, czuję, że fajnie, spokojnie, jest bardzo dobra pora na opryski. Bardzo dobra pora na opryski, gdzie było gorąco, teraz jest trochę chłodny. No nie jest tak chłodny, ale chociaż to słońce nie pali. To pole, to teraz jadę, to już... To jest ten mój pierwszy vlog nagrywany na tamtym polu. Pokażę wam tylko jeszcze na statywie, jak się rozkłada ten opryskiwacz. Następny vlog to chyba będzie spryskania rzepaku. Rzepak mam popryskany już od słodyżka. Także nas i od odgrzywa. Następny to będzie od pryszczarka, jak już będzie, będą opadały kładki. Także coś spróbuję nagrać. Może uda mi się coś z nocnego pryskania nagrać. Ostatnim razem nagrywałem, ale miałem na głowie i naprawdę nic nie było dobrze, nie było dobrze widać. To było ciemno i machałem tą głową na lewo i na prawo. Także spróbuję teraz nagrać na ręku, jak będę w nocy pryskał. Może coś będzie lepiej widać. Zaraz dojadę na to pole. To pole za rzepakiem. I pokażę wam tylko ze statywu, jak rozkładam. To będzie z innej strony, może będzie lepiej widać. No to tu. Widać, że ścieżek narobione, no ale trudno, no. Nie będę pryskał starym opryskiwaczem. Teraz wam pokażę. Muszę skorzystać z telefonu, żeby ustawić dobrze, żeby dobrze było widać. Trochę za nisko. Może trochę dam bliżej. Ale może coś będzie widać. Większego statywu jak na razie nie mam. Musi wystarczyć ten. Dobra, zabieram się za pryskanie. Tutaj widać, pszenica się nabrała ładnie. Ale jeszcze podpalenia widać. Mam nadzieję, było widać coś trochę z tego rozkładania. Na razie.